Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym webinarze. Dzisiaj wspólnie będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu analityki w procesach kontrolingowych. Dzisiaj przeprowadzimy również dwie ankiety. Będę chciał, żebyście udzielili odpowiedzi. To nam pokaże i pozwoli właśnie chociaż w ten sposób wymienić się doświadczeniami związanymi właśnie z wykorzystaniem nowoczesnej analityki. Najpierw kilka kwestii technicznych. Osoby, które dołączały do nas, proszę o wyłączenie kamer i mikrofonów i teraz będzie moment, żebyśmy na czacie wszyscy się ze sobą powitali, przywitali i zobaczyli. O, witam wszystkich serdecznie. Widzę, że część już się wita. Dla mnie to jest jednocześnie sygnał, że mnie słyszycie i widzicie. Przypomnę, ekskluzywnie tylko dla Was, tylko dla członków ICV. To jest ta seria webinarów, która dedykowana właśnie jest wyłącznie dla członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów. Dobrze, wyłączamy kamery, mikrofony, żebyśmy tu nie mieli problemów. No dobrze, to w takim razie ja przechodzę do już naszych tematów. Witam Was wszystkich. Przypomnę, że webinary organizuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów. Nasze motto to idziemy razem, pracujemy razem i rozwijamy się razem i dzisiaj chcemy je zrealizować właśnie w ten sposób, że wymienimy się chociażby naszymi spostrzeżeniami w ankietach i pokażemy sobie nawzajem wyniki. Analityka też nas interesuje, ponieważ często zespoły kontrolingowe właśnie odpowiadają za procesy business intelligence w swoich organizacjach. Przypomnę, że za ICV w Polsce stoi bardzo zgrany zespół Akademii Kontrolingu, który też dzisiaj jest z nami i organizuje wszystkie webinary pod względem technicznym. Także nie mamy problemu właśnie z dołączeniem się i z realizacją. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny. Pozdrawiam Klaudię, Martę, Sandrę, Maję i dziękuję im za to, że możemy właśnie efektywnie, organizacyjnie tutaj działać. No dobrze, przypomnę, że Akademia Kontrolingu realizuje program kontrolingowy Advanced Controlling Business Partner. Osoby zainteresowane tym programem zapraszam na webinar 8 czerwca. W ramach tego programu również jest zajęcia z raportowania zarządczego, gdzie będą poruszane, no oczywiście, tematy, które również dla nas są dzisiaj ważne, dotyczące obszaru analityki. No dobrze. To, co dzisiaj jest bardzo ważne dla nas, jako dla naszego zespołu, ponieważ to w dniu dzisiejszym ukazała się wersja drukowana książki Controlling w startupach i inicjatywach startupowych. To jest coroczne wydanie naszego zespołu Dream Car Factory. Mamy specjalny zespół, przypomnę Wam, w ICV, ekspertów, wybitnych osobowości, które co roku publikują dokumenty na temat najnowszych trendów w zarządzaniu i kontrolingu i takim niewątpliwie trendem jest kontroling w startupach, inicjatywach startupowych, a nawet dokładniej rozwój przedsiębiorstw poprzez startupy, czyli takie niezależne przedsiębiorstwa, ale też rozwój przedsiębiorstw poprzez inicjatywy startupowe, to są inicjatywy, które podejmują duże koncerny u siebie, tworząc huby, akceleratory, fundusze venture capital, których celem jest właśnie ten element. Sandra umieściła w razie czego od razu Wam link do sklepu. Cena dla członków, tu widzicie, że jest 59 zł. To jest pozycja, którą naprawdę warto przeczytać. Wyjaśnimy sobie, czym są startupy, czym są inicjatywy startupowe, jak zmienia się controlling w startupach w trakcie całego cyklu życia, kiedy firma zaczyna się rozwijać
w czasie. I co oczywiście najważniejsze, książka zawiera też praktyczne przykłady takich firm chociażby jak Bosch, Innogy, Zalando, Signal Bio, Flix Mobility czy Triumph. To są na pewno bardzo wartościowe case'y. Wszystkich Was zachęcam, ponieważ to w tym roku cała nasza społeczność zajmuje się i szkoli i rozwija właśnie w obszarze kontrolingu w startupach, inicjatywach startupowych. W zeszłym roku mówiliśmy o kontrolingu w cyfrowych modelach biznesowych, w tym roku mówimy o kontrolingu w startupach. Dla nas, jeszcze raz przypomnę, jest to ważne, ponieważ to dzisiaj właśnie ta książka ukazała się w sklepie internetowym z atrakcyjną ceną dla członków. Zachęcam wszystkich, żebyśmy wspólnie się rozwijali, cała nasza społeczność, żeby tą wiedzę pozyskała. Dobrze, idziemy dalej, przechodzimy do zasadniczego tematu. Jakie są dzisiaj trendy w wykorzystaniu analityki w procesach kontrolingowych? Dużo mówi się o big data, o różnych tego typu aspektach, o roli kontrolerów w całym tym obszarze, stąd przedyskutujemy sobie to wspólnie i wymienimy się za pośrednictwem ankiet swoimi doświadczeniami. No właśnie, digitalizacja a kontroler. Tutaj powołam się ponownie na Chaima Losbichlera, na prezesa ICV, który w grudniu 2018 roku opowiadał właśnie o przyszłości kontrolingu na świecie i kilka takich ważnych wniosków z jego prezentacji pozwoliłem sobie pokazać. Przede wszystkim badania, które też wykonywała uczelnia Otto Bischheim School of Management WHU, która zresztą też współdziała w ICV, chociażby za pośrednictwem profesora Jurgena Webera czy profesora Utza Schaffera, który będzie dostępny na naszej konferencji we wrześniu. Oni pokazali, jakie znaczenie miały w poszczególnych latach punkty i których znaczenie, jaka jest prognoza, że wzrośnie w kolejnych tematach. Dzisiaj mówimy o analityce, o trendach, o informatyce, to ja tylko zasygnalizuję te, które dla nas są ważne. Na pewno znaczenie systemów informatycznych wzrośnie do 2022 roku. Zarządzanie danymi to jest na pewno duży temat, jeśli chodzi o analitykę i poprawność ujmowania danych, jakość danych, data governance, te wszystkie tematy. To, co jest ważne, zobaczcie, mocny przyrost kompetencji cyfrowych, w tym data scientist, chociażby takie funkcje, umiejętności projektowania raportów, obsługi narzędzi business intelligence, self-controllingu. To na pewno jest temat, który będzie się rozwijał. No i ten temat właśnie self-reportingu jest pokazywany jako bardzo, bardzo rozwijający się, czyli tak naprawdę do doprowadzenia do sytuacji, żeby w przedsiębiorstwach i po stronie managementu dużo informacji kontrolingowych było w stanie sami uczestnicy wykorzystywać. Dobrze. Przejdźmy dalej, czyli tu sobie pokazaliśmy, że trendy również są pokazywane w kierunku zwiększenia informatyzacji. No właśnie, ale Chaim też w ten sposób pokazał swoją prezentację, upadek czy rozkwit, prawda, kontrolingu. Z jednej strony coś, co działa przeciw dzisiejszym kontrolerom, no to, że menedżerowie przejmują czynności kontrolerów, w tym sensie, że właśnie wchodzi ta opcja self-controllingu, że menedżer sam raportem wyświetli sobie, zmieni, wyfiltruje. Jest też oczywiście założenie, że ci młodsi menedżerowie lepiej rozumieją IT, że coraz lepiej znają się na finansach. No na pewno w jakimś stopniu jest to trend, który sprawia, że rola kontrolerów nieco spada. Wreszcie maszyny przejmują czynności kontrolerów. Na pewno Robotic Process Automation, o którym też mówimy w ICV i staramy się wykorzystać potencjał tej technologii. Grupy robocze też się w tym spotykają. I wreszcie automatyzacja wysokiej jakości działań, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, te obszary. O tym też pamiętacie, mówiliśmy chociażby w maju na kongresie, były bardzo atrakcyjne
osoby z Zalando czy z Deloitte Digital Germany, Ralph Trades pokazywał właśnie, jak wykorzystanie sztucznej inteligencji może nas zmienić. No właśnie, co jeszcze działa przeciw nam? Na pewno część zadań kontrolingowych mogą przejąć osoby, które wchodzą w obszar data scientist, którzy zajmują się takimi zaawansowanymi modelami, analityką big data. Big data to są też osoby, które mogą wejść niejako w obszar kontrolerów. No i wreszcie inni kontrolerzy przejmują zadania innych kontrolerów, chociażby poprzez centra usług wspólnych. Pamiętacie, też w maju na kongresie mieliśmy prezentację trzech serc serwisów, które powoli wchodzą w przejęcie też funkcji kontrolingowych, To wszystko spada, że zmniejsza się rola kontrolerów. Ale też jest drugi obszar, rozkwit. Tak naprawdę mamy dużo więcej możliwości. Nowe możliwości się pojawiają dzięki informatyzacji. Tak naprawdę jest większe zapotrzebowanie na kontrolerów. Jest więcej dostępnych informacji w naszych systemach. Wdrażamy nowe systemy. No i taki self-controlling przez menedżerów też wymaga silniejszej koordynacji, ponieważ istnieje tak zwane ryzyko stworzenia takiej, wiecie, własnej rzeczywistości przez menedżera, że on nie do końca będzie rozumiał, w oparciu o jakie informacje podejmuje dane. To jest na pewno ryzyko związane z self-controllingiem, o tym też chwilę później powiemy. Na pewno zwiększała się konkurencja, jest silniejsza, są większe potrzeby informacyjne, jest też większa presja czasu na to, żeby nawet dostarczyć sobie informacji w czasie rzeczywistym. Oczywiście menedżerowie z drugiej strony, oni nie chcą być kontrolerami, prawda? Oni nie mają tej cierpliwości, tej dokładności, którą często zespoły kontrolingowe mają, stąd to na pewno sprawia, że wsparcie będzie oczekiwane wśród menedżerów. Nowe zadania trafiają do kontrolerów. Na pewno pojawiają się nowe systemy informatyczne, które też trzeba obsługiwać. Trzeba zarządzać zmianą, ryzykiem, danymi. To jest też cały obszar do działania kontrolerów. No i też te oczekiwania bycia tym sparring partnerem. O tym też Hajmo mówił w 2018 roku, że to jest ważna rola dla kontrolerów. No dobrze, wreszcie to w drugą stronę może być, że to kontrolerzy przejmą zadania IT, ponieważ dzisiaj narzędzia Business Intelligence jak Power BI, Tableau, Click czy inne tego typu rozwiązania, one sprawiają, że dużo łatwiej jest nam, kontrolerom z wiedzą biznesową, nie z głęboką wiedzą IT, przygotować raport, zaprojektować go. Narzędzia dzisiaj są coraz bardziej doskonałe, coraz łatwiejsze interfejsy używania, stąd my możemy część tych zadań przejąć. No i oczywiście ta cała technologia też ma swoje ograniczenia. Kształtowanie woli, to, że ja chcę, że ty chcesz, że wy chcecie, że my tak uważamy, że taka jest nasza opinia, tego już sztuczna inteligencja nie przejmie, czy algorytmy, racjonalność decyzji zarządczych. To też oczywiście jest pytanie, bo często podejmowane są w przedsiębiorstwach decyzje też oparte na emocjach, prawda? Że racjonalność by nie kazała nam podjąć pewnych decyzji, a jednak my je realizujemy. No i takie też ciekawe pytanie Hajmo zadał, co się stanie, gdy wszyscy konkurenci użyją sztucznej inteligencji, prawda? To co to będzie? Konkurencja maszyny przeciwko maszynie? To na pewno jest ciekawe. No właśnie. Upadek czy rozkwit w kontrolingu. To był jeden temat, który chciałem poruszyć. Teraz troszeczkę z ogródka firmy Gartner o trendach w analityce oraz w business intelligence. Tu chciałem Wam pokazać taki schemat, który Gartner przygotował o technologiach analityki i business intelligence. Oni wykorzystują do tego taki hype cycle model, który właśnie w ten sposób nam to pokazuje. Oj, przepraszam. I tu są posortowane, ułożone różne. Zobaczcie. Można zmienić ekran, bo cały czas widać Pana, napisałam na czacie. Widać Pana, a nie slajdy. Nie możemy przeczytać tutaj nic. Jak to jest możliwe? Słuchajcie. Dobrze, to uwaga, moment, rozłączam się. Teraz powinno mnie być widać. A teraz włączam ekran. I pojawia się pytanie, czy wy go widzicie? Teraz tak. Tak, widzę ekran. Dobrze.
Dobra, to dzięki. Okej, to ja przechodzę dalej do tego tematu i zobaczcie, mamy tutaj różne koncepcje w technologii, które się pojawiają, na przykład takie związane z wizualizacją danych, z logicznymi bazami, z analizą tekstów też, z tym, że platformy Business Intelligence będą jako usługa sprzedawane, czego przykładem jest chociażby platforma Microsoft Power BI. No właśnie, nie chodzi mi o to, żebym ja tutaj omawiał te wszystkie elementy, bo to dla Was jest tylko taka informacja, że one też są poukładane tutaj w takich fazach. Ta pierwsza faza, Innovation Trigger, to jest moment, kiedy pojawia się pewna koncepcja na rynku, prawda? Kiedy zaczynamy mieć duże oczekiwania, media o tym mocno piszą, że to jest taki, wiecie, niosący temat. No niech dla nas przykładem będzie data storytelling, prawda, że dane będą niejako opowiadały pewną historię. Wreszcie później jest druga faza, peak on inflated expectations, kiedy ten rozgłos generuje aż nadmierny, przerost oczekiwań jest. Tu myślę, że dobrym przykładem jest decision management, czy rozszerzona analityka, augmented analytics, kiedy no już oczekujemy, że to już załatwi wszystkie sprawy za nas, że to już będzie podejmować decyzje, że wszystko samo się niejako wydarzy. Potem jest cała faza through of disillusionment. W tej fazie staje się jasne, że już pewna technologia, czyli te, które tu są wskazane właśnie, że one nie spełnią swoich, nie sprostają tych oczekiwaniom, które myśleliśmy, że będą, spada zainteresowanie tymi tematami. Wreszcie kolejna faza to, przepraszam, slope of enlightenment, czyli to już jest, kiedy nie ma wielkiego zainteresowania daną nową technologią, ale już widzimy rzeczywiste zastosowania, właśnie na przykład analiz predykcyjnych. O tym mówiło Zalando, o tym mówił Microsoft na naszym kongresie, że wykorzystują analizy predykcyjne do prognozowania swojej sprzedaży, że pojawiły się już analityki w mediach społecznościowych i tak dalej. Czyli to już jest ten moment, kiedy trochę ciszej jest na ten temat, to nie jest już taki boom i krzyk jak w tych fazach, ale już to pokazuje, że zaczyna działać. I wreszcie faza plateau of productivity, to faza, kiedy technologia przyjmuje się na rynku, wypełnia pewną niszę i zaczyna działać. Czyli zobaczcie, pojawiają się usługi analityczne, serwisowe, pojawia się duży temat związany z wizualizacją danych. To jeszcze kolory tych kropek, zobaczcie, jak na nie spojrzymy, one pokazują, kiedy pewne technologie łatwiej bądź szybciej wejdą na nasz rynek i temat na przykład dotyczący wizualizacji danych, no to jest teraz bieżący temat. Krótko też powiem, że ICV też się tym tematem zajmuje i jeszcze w czerwcu wyjdzie książka, o której później powiem, doskonałość w projektowaniu raportów, właśnie adresująca też te problemy. Tu chciałem tylko Wam pokazać, że są różne trendy, one są w tych różnych swoich fazach w Business Intelligence. Gartner też podał takich 5 głównych trendów, które będą kształtowały ewolucję analityki i Business Intelligence. Ten pierwszy to rozszerzona analityka, że mechanizmy uczenia maszynowego, czyli że system sam będzie uczył się po kolei, doskonalił, będą wykorzystywane do przygotowywania danych, do odkrywania pewnych wzorców, do badania danych i jakiegoś oczywiście uproszczonego wnioskowania. Drugi trend to kultura cyfrowa. Kultura cyfrowa, na pewno RODO też mocno wzmocniło tą kulturę cyfrową, czyli jak korzystać z danych, etyka pewna, prywatność, która jest, to na pewno jest ważny trend, który będzie kształtował analitykę w wielu firmach, gdzie wdrażamy już rozwiązania Business Intelligence. Widzicie na pewno u siebie, że też jest dyskusja, czy możemy nazwisko wyświetlić, czy nie możemy. Ten element na pewno etyki jest obecny.
Gartner jako trzeci trend mówi analityka relacji, żeby pokazać, że jak wykorzystują różne, jak na przykład ludzie się zachowują, że ktoś pochodzi, nie wiem, z Warszawy, był na wakacjach w jakimś tam miejscu, korzysta z takich sklepów i tutaj obszary analityczne i tego typu rozwiązania łączące pewne dane ze sobą, jak ktoś się przemieszcza, co kupuje, kiedy bywa i tak dalej, te systemy analityczne na pewno nabiorą dużego znaczenia w przyszłości. Analityka decyzji, która ma zapewnić pewne ramy, łączyć techniki projektowania, modelowania, dostosowywania, wykonywania, strojenia modeli decyzyjnych. Pewne proste modele decyzyjne dzisiaj też widzimy każdy z nas na przykład w banku, prawda? Kiedy poprzez stronę internetową banku możemy uzyskać decyzję na tak lub na nie i często za taką decyzją nie stoi żadna osoba konkretna, tylko system bądź algorytm. Dlatego duże też są oczekiwania, jeśli chodzi o taką analitykę decyzyjną i właśnie dostrajanie modeli decyzyjnych coraz lepsze, żeby same podejmowały modele decyzji. No i oczywiście automatyzacja i skalowanie to jest też obszar, jeśli chodzi o analitykę, ten trend, żeby można było jak największą masę danych ogarnąć i z niej wyciągnąć dużo informacji. Na pewno ten obszar trzeci wymaga dużej automatyzacji, ponieważ dane często są rozproszone z różnych źródeł, ze stron internetowych, z portali, z map Google i tak dalej, o zachowaniach ludzi, to ta analityka na pewno mocno będzie się zmieniać. Czyli Gartner mówi o pięciu głównych trendach, a wcześniej jeszcze pokazuje, na jakim etapie są poszczególne trendy i które zaczynają już być w realu wdrażane. Jeśli chodzi o narzędzia Business Intelligence, to tak tylko z obowiązku prezentuję Wam różne rozwiązania Business Intelligence, o których Gartner mówi w swoich tak zwanych Magic Quadrantach, pokazuje przedsiębiorstwa, de facto ocenia z punktu widzenia kompletności ich wizji i zdolności do ich wykonania. I na przykład ocena Microsoftu i oczywiście rozwiązań Business Intelligence, które za tą firmą stoją, oznacza, że Microsoft został oceniany jako firma z kompletną wizją, którą jest w stanie zrealizować. Na przykład tu firmy mają ciekawą wizję, ale mniejsze szanse na ich realizację. Ten kwadrat to liderzy, tam mamy już od kilku lat stałych graczy, Microsoft, Tableau, Click, i pojawił się czwarty gracz w tej ćwiartce, przekroczył throughput spot jako dodatkowy gracz. To tylko pokazuje, żebyśmy widzieli, jak oceniane są przez organizację Gartner różne rozwiązania, co wcale nie oznacza, że te są niedobre czy inne. Może mają jakieś specjalizowane funkcjonalności, które akurat dla danej organizacji są bardzo, bardzo istotne. No dobrze. Teraz jest moment na to, żebyśmy wypełnili pierwszą ankietę w mailach albo za chwilę na czacie. Uzyskamy link do ankiety, więc ja teraz też włączę tą ankietę. Chciałbym, żebyście Wy też włączyli. O, pojawiła się ankieta na czacie. Kliknijcie w nią i zobaczcie. Mamy tutaj pytania dotyczące właśnie trendów w wykorzystaniu analityki, ale też trochę o Waszych firmach, żebyśmy podzielili się ze sobą odpowiedziami, że na przykład w mojej firmie kto przygotowuje raporty zarządcze, czy controlling, księgowość, czy może działy operacyjne, to też jest duży trend, że działy operacyjne przygotowują. Wybierzcie którąś z tych odpowiedzi, która najbardziej odpowiada Waszej firmie. Albo zaznaczcie jakąś inną odpowiedź i wpiszcie, co jest u Was. W controllingu w mojej firmie, czy automatyzujecie tylko proste procesy, czy również zaawansowane, jak na przykład prognozowanie, czy nie automatyzujecie ich w ogóle? Kto odpowiada w Waszej firmie za obszar BI? Czy to controlling, czy IT, czy to jest wspólna odpowiedzialność? Czy standaryzujecie
procesy kontrolingowe w swojej firmie, czy kontroling realizujecie lokalnie, centralnie, czy macie shared service do tego, kto prowadzi projekty IT, czy zespół kontrolerów, czy inne zespoły i w waszej firmie, czy macie wdrożony BI, a ewentualnie który z nich macie, jeżeli macie inny, to wpiszcie. Dajmy sobie na to 60 sekund, myślę, że nam w zupełności wystarczy. Rzetelnie się dzielmy tymi informacjami. Opiszcie, jak mniej więcej u was wygląda sytuacja. Zaznaczamy. Ja już przejdę do ankiety. 8 odpowiedzi. 10, 12 widzę. Na żywo mi się tu odświeża. Na koniec wyślij, zróbcie, albo tam przekaż, nie pamiętam jak się przycisk nazywa. 13, 15 odpowiedzi. Super. Zaraz zobaczymy, co w naszych firmach, jak sytuacja wygląda. 20 mamy odpowiedzi. Dobrze, jeszcze moment, czekamy. 21. Dobrze, zacznę w takim razie odpowiadać. Mamy zaktualizowane 24 odpowiedzi, dobra. O, okej. 25, odświeżam. Dobrze, przy 25 tutaj oprogramowanie automatycznie będzie odświeżać, także jak ktoś jeszcze doda jakąś odpowiedź, to mi się w trakcie odświeży. No ale zobaczmy, kto w mojej firmie przygotowuje raporty, wyłącznie controlling. Większość, zobaczcie, że controlling, a mniejszą część raportów przygotowują działy operacyjne lub większą część raportów to tutaj na czerwono. Czyli mamy sytuację, że my jako controlling jesteśmy odpowiedzialni w większości przypadków za przygotowywanie raportów zarządczych, a zaraz druga grupa to działy operacyjne. Dobrze, wreszcie, co automatyzujemy? Główne proste procesy controllingowe, aczkolwiek mamy też odpowiedzi, 8 odpowiedzi, że automatyzujemy również procesy zaawansowane, jak na przykład prognozowanie. Niewielka część z nas nie automatyzuje swoich procesów. Ja troszeczkę powiększę Wam. Dobrze. Obszar Business Intelligence. Tutaj są bardzo zróżnicowane odpowiedzi. Kto odpowiada za Business Intelligence? Widać, że w większości jest to odpowiedzialność taka łączona. Controlling razem z IT. 20% controlling, 20% procent firm mówi, że nie ma na razie Business Intelligence. Czyli widzimy, że controlling bierze udział w nadzorze nad obszarem Business Intelligence, dział IT 13%. Czy standaryzujemy procesy controllingowe, czy robimy dokumentację, instrukcje, mapy procesów? Większość z nas mówi, że tak, jak najbardziej to robi. Czy controlling jest realizowany lokalnie, centralnie, czy przez shared service? Trzy firmy mają shared service, ale większość, 60% z nas pokazuje, że realizuje controlling i częściowo lokalnie, i częściowo centralnie. Lokalnie 16%, w spółce matce 12%. Tak wyglądamy. Kto prowadzi projekty IT? Widzimy, że 20% wskazało, że to kontrolerzy prowadzą projekty IT. Tak, w większości jednak inne zespoły prowadzą projekty. Może tutaj to pytanie powinniśmy mieć bardziej uszczegółowione o rodzaje tych projektów, ale dobrze, daje nam to na pewno jakiś obraz. Czy mamy wdrożony system Business Intelligence? 54% mówi, że mamy. Kolejna grupa, 4 firmy mówią, że w najbliższym roku chcemy wdrożyć i tu, że 30% nie mamy. Z czego korzystamy? No tutaj mamy większość, że Excel, prawda? To jest oczywiście narzędzie, które daje nam
duże możliwości. Stosujemy też Klika, dwie firmy, Power BI, trzy firmy, 15% i inne rozwiązania, no ale o nich to ewentualnie powiemy sobie przy innej okazji, teraz nie będziemy ich wyświetlać. No dobrze, to jest sytuacja, która pokazuje nam, jak wygląda u nas obszar Business Intelligence. Teraz przejdę dalej do trendów w analityce, bardziej koncentrując się na kontrolingu i tu zaczerpniemy do książki Controlling Process Model i tych trendów, o których tutaj jest mowa. Ja już tą książkę Wam pokazywałem wiele razy, także wiadomo, że zachęcam, żeby ją przeczytać. Jest to bardzo wartościowa pozycja, też dostępna w sklepie internetowym Akademii Controllingu. Ona prezentuje proces controllingowy w podziale na 10 takich procesów głównych. W tym też pojawia się proces raportowania zarządczego, ale to, co nas najbardziej interesuje, to analityka w procesach controllingowych i zobaczcie, to widać tutaj, że tak naprawdę ten obszar analityki, on jest obecny we wszystkich procesach controllingowych, że dzisiaj nie ma controllingu bez narzędzi analitycznych, różnego rodzaju rozwiązań, czy to Business Intelligence, czy innych, które w tym obszarze działają. No właśnie, i o jakich trendach jest tutaj mowa? Wyszczególnionych jest kilka takich najważniejszych, o których za chwilę powiemy więcej. Self-service BI, czyli taki samoobsługowy business intelligence, że każdy sam wchodzi, układa sobie określony raport, tworzy, filtruje, zmienia, czyli tu na pewno ważna jest interaktywność, prawda, z użytkownika z raportem. Wreszcie trendem jest raportowanie na urządzeniach mobilnych, prawda, żebyśmy na komórce widzieli prosty raport, jadąc, prawda, w tramwaju czy gdzieś siedząc przy kawie, mogli zerknąć po prostu na szybko w pewien raport. Na pewno trend dotyczy projektowania raportów. O tym Wam powiem, o doskonałości w projektowaniu raportów, o książce, która będzie jeszcze w czerwcu dostępna w języku polskim, którą wydało właśnie w tym roku ICV. Tu dotyczy to właśnie ten temat, jakie kolory używać, jak projektować wykresy, jakie etykiety ustawiać w sposób zoptymalizowany pod kątem percepcji, tak żeby raporty były czytane efektywnie i skutecznie. Te dwa kryteria, no i żeby były atrakcyjne, to jest trzecie takie kryterium z punktu widzenia użytkowników, żeby szybko udzielić poprawnej odpowiedzi. Oczywiście trendem jest big data, obszar zaawansowanej analityki, tutaj nowe wizualizacje i tu też jest bardzo duże nastawienie na interaktywność z tego typu raportami. Na big data raporty statyczne często nie są w stanie nam pokazać, bo zawierają za dużo informacji. Dopiero ten ruch osoby z tym raportem pozwala mu wychwycić, zauważyć pewne trendy. Na pewno ważna jest wydajność i kompetencje związane z analityką. To też na samym początku pokazywaliśmy sobie, że firmy rozwijają dzisiaj kompetencje analityczne. Najpierw self-service BI, czyli samoobsługowy BI. Dużo narzędzi, takich chociażby właśnie jak Tableau, Microsoft Power BI czy Click, one ścigają się właśnie w tym obszarze self-service business intelligence, gdzie myśl jest taka, żeby zarówno ten ekspert, dajmy na to kontroler, jak i użytkownik końcowy, menedżer produkcji, logistyki, mają dostęp do danych bez konieczności angażowania żadnego działu IT, żadnego eksperta business intelligence czy żadnego kontrolera, czyli sami tak naprawdę włączamy narzędzie analityczne, wyszukujemy w nim sobie odpowiednich informacji, możemy je modyfikować, rozbudowywać, wyświetlać, jest szybszy dostęp do danych, krótszy w efekcie proces decyzyjny, prawda, no bo sam mogę sobie pewne rzeczy posprawdzać. Ta elastyczność i zwinność jednak oznacza, że można wyciągać własne wnioski, tworzyć własną rzeczywistość. Istnieje ryzyko, że ktoś coś źle włączy, źle wyfiltruje, będzie myślał, że widzi, nie wiem, skalę całej firmy, będzie widział fragment, prawda? Będzie myślał, że ogląda wszystkie grupy produktowe, będzie oglądał kilka, prawda? Niepełen obraz. To jest duże ryzyko właśnie
tworzenia pewnej własnej rzeczywistości i tu też i Heimo o tym wspominał, Losbichler, że tu jest też rola kontrolerów, żeby dopilnować tych sytuacji w narzędziach też kontrolingowych, żeby użytkownik miał pewność, co w danym momencie ogląda. No i oczywiście zarządzanie danymi, tu jest kluczowe, żeby taki self-service BI miał miejsce, no to wyobrażamy sobie, że raz interesuje nas, kto ma dostęp do danych, a dwa, czy te dane są prawidłowe, no bo każdy będzie prowadził swoje analizy i wnioskowania w ramach jakichś ustalonych, prawda? Przez nas. Ktoś będzie miał dostęp tylko do jakiegoś fragmentu danych, prawda? Tylko do jakiejś grupy produktowej, do jakiegoś regionu, czy do jakiegoś poziomu wyniku finansowego. Tu też jest duża rola w administrowaniu tymi uprawnieniami, tak żeby decydenci wiedzieli, o jakim zakresie danych mówił. Raportowanie na urządzeniach mobilnych. To na pewno wygląda atrakcyjnie. Jest oczywiście ryzyko, że zabierze nam jeszcze więcej prywatnego czasu, bo będzie można, prawda, w przerwie na reklamy obejrzeć raporty na komórce, które jeszcze będą, prawda, wyskakiwać brzdęk komunikatami i będziemy je otwierać i oglądać w trakcie, prawda, porannego śniadania czy pracy w ogrodzie, którą sobie robimy. Jest to oczywiście jakieś ryzyko, ale jest to też trend. Menedżerowie chcą mieć informacje w formie mobilnej, daje im to pewną łatwość. Oczywiście tego typu urządzenia są bardzo mocno rozpowszechnione, no są elementem naszego życia i coraz więcej dostawców, w zasadzie wszyscy, oferują takie możliwości analityczne. No i temat projektowania raportów. O tym mówiłem. To już jest rysunek z książki Excellence in Reporting Design, doskonałość w projektowaniu raportów, gdzie na pewno dzisiaj mówi się dużo o tym, jak skonstruować raport, aby był skuteczny, aby był wydajny i do tego atrakcyjny. Przy czym najważniejsze są te elementy. A z nich to jest primo, żeby raport był skuteczny, żeby z raportu wyciągnąć prawidłową odpowiedź. Ten drugi punkt mówi, żeby wyciągnąć ją szybko. A trzeci mówi, no żeby użytkownik jeszcze był zadowolony, że mu to się podoba, że ten kolor jest jego, prawda, zgodny z kolorystyką firmy i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka jest gradacja też tych tutaj kryteriów i bardzo ciekawe wnioski właśnie w książce opracowanej przez ICV się pojawiają. Na pewno chodzi o bardziej przejrzyste uporządkowane raportowanie, właśnie oszczędność w używaniu kolorów, to jest na pewno trend, przejrzysta czcionka, czyli żadne tam wyginane czcionki, tylko najprostsze, takie najbardziej standardowe, Ariale, Calibri, Tahomy, te czcionki, unikanie wszelkich grafik 3D, które mogą zniekształcać pewnych wszystkich zbędnych elementów dekoracyjnych, powtórzeń, tego wszystkiego. I tu też widać, że wielu producentów oprogramowania w tym kierunku zmierza. No i właśnie, teraz chcę Wam pokazać case już z książki. W książce wykorzystane były też do przygotowania tej książki metody eye trackingowe, kiedy testowano przez prawie 7 lat menedżerów w tym, jak właśnie skutecznie i wydajnie są w stanie osiągać informacje z poszczególnych raportów. Zebrano je i wypracowano pewne standardy. Ja Wam pokażę mniej więcej takie badanie eye trackingowe, jak wygląda. Przygotowuje się różne wersje raportu, który ma te same informacje z różnymi wizualizacjami i bada się, jak szybko uczestnik da poprawną odpowiedź. No i zobaczcie. Spróbujcie to zrobić sami. Który kraj ma największe negatywne odchylenie bezwzględne pomiędzy wartością rzeczywistą a budżetem? Tu mamy przychody, widzimy jakie jest wykonanie, widzimy jaki jest budżet i gdzie jest największa różnica w euro, w tysiącach euro, w którym kraju? Spróbujcie zrobić to ćwiczenie, który kraj najwięcej w euro stracił w stosunku do budżetu. Niech ten moment chwilę potrwa. No, zobaczymy, czy już macie.
Teraz pokażę Wam, jak wygląda takie badanie eye trackingowe. Śledzi ruchy gałek ocznych. Tego typu raport powoduje, że zobaczcie, jak nasz wzrok biega. Raz, że biega pomiędzy tymi wszystkimi kolorami, które tutaj widzimy. Sięga do etykiety, prawda, żeby sprawdzić, o czym jest tu mowa. Odczytuje oczywiście też i pytanie, sens tego raportu. Tu jest bardzo dużo ruchów gałek ocznych. Pytanie, czy one dają wartość dodaną, czy są value added, czy jednak są non-value added, że tak naprawdę ruszamy się i poszukujemy tych informacji. Często raporty źle przygotowane powodują takie zjawisko przeciążenia informacyjnego, że czytelnik jest zmęczony tak naprawdę patrzeniem na dany raport. Dobrze, to teraz drugi raport, alternatywa. I to samo pytanie, który kraj ma największe negatywne odchylenie pomiędzy wartością faktyczną a budżetem? Tu mamy budżet, tu mamy odchylenie. Który kraj ma największe negatywne odchylenie? Wydaje mi się, że odpowiedź jest szybka. Zgadza się? Tutaj. Ten kraj ma najwyższe odchylenie. I zobaczmy, jak wyglądała analiza eye trackingowa. Szybka piłka. Prawda? Szybka, skuteczny raport, prawidłowa odpowiedź, czas krótszy zdecydowanie. I właśnie tego typu rekomendacje dotyczące nie tylko, prawda, samego sposobu ujęcia, ale też kolorystyki, która tutaj ma miejsce, formatowania tabel, wykresów, to właśnie zawiera książka Doskonałość w projektowaniu raportów, standardy i rekomendacje dotyczące tworzenia skutecznych raportów, którą Akademia Controllingu wyda w tym roku. Tu widzicie kilka przykładów, prawda? Tabel z elementami graficznymi, wykresów, zintegrowane etykiety, tak samo tutaj, wykorzystanie szpilkowych czy tych wykresów kaskadowych. Każdy typ wykresu jest omawiany, każdy rodzaj tabeli jest omawiany, zasady formatowania, czcionek, wielkości. Powiem Wam, że ja osobiście już zacząłem z tym standardem pracować i widzę efekty po stronie menedżerów, którzy oglądają raporty, że dane są dla nich bardzo czytelne. Nie ma takiego długiego siedzenia nad raportami. Zachęcam na pewno wszystkich do wejścia w ten temat w głąb, ponieważ jest w stanie zaoszczędzić bardzo dużo czasu i pozwolić menedżerom podejmować ciekawe decyzje. No dobrze, właśnie, w czerwcu tego roku na pewno ta książka będzie dostępna, już jest po tłumaczeniach, jeszcze wiadomo, że są wszystkie składy, wydruk i tak dalej, ale pod koniec czerwca myślę, że ona się powinna już ukazać i będzie na pewno bardzo atrakcyjną pozycją na polskim rynku dotyczącą właśnie tej tematyki. Kolejny trend, o którym mówi się w książce Controlling Process Model 2.0, to Big Data i zaawansowana analityka. Oczywiście w takim klasycznym controllingu finansowym, prawda, że robimy sprawozdania finansowe, pewne analizy, tam nie ma dużych, masowych danych dotyczących, prawda, ruchów w internecie i tak dalej. To są dane bardzo zagregowane, dotyczące spółki. Tam mechanizmy big data są mniejsze, ale na poziomie operacyjnym, tam gdzie chcemy pewne predykcje, wyciągać pewne wzorce, rozpoznawać je, być może w oparciu o nie tworzyć pewne dane planistyczne, prognostyczne. Tam są potrzebne już interaktywne wizualizacje. To też jest z książki Doskonałość w projektowaniu raportów. Właśnie założenia wykorzystania tak zwanych map drzewa, założenia wykorzystania wizualizacji Sankeya. Te wizualizacje zakładają, że są interaktywne oczywiście, to już Wam mówiłem, że możemy te słupki przesuwać i widzieć, jak te fale zależności się zmieniają, żeby wychwycić pewne trendy. Tak samo podobnie zastosowania mają wykresy współrzędnych równoległych. Tego typu wizualizacje też możemy przekładać osie w jedną, w drugą i widzieć, jak pewne grupy klientów możemy też selektywnie wybierać, na przykład pewne grupy produktowe, i patrzeć, jak one zachowują się w swoich trendach, czy wykresy słonecznikowe, które pokazują rozwój pewnych
tendencji właśnie w ten sposób. To jest przyszłość, o tym się też mówi, że coraz więcej będzie tego typu zastosowań, zwłaszcza w obszarze big data. No i wydajność, kolejny z trendów, o którym się mówi, no to na pewno ze względu na to, że danych będzie coraz więcej, jest oczekiwanie, żeby też systemy działały efektywnie. To jest jeden z powodów, dla których moim zdaniem producenci platform Business Intelligence zaczynają je oferować w chmurze, bo często sami nie potrafimy zbudować u siebie takiej infrastruktury, takiego hardware'u, który pozwoli efektywnie działać narzędziom raportowym. Stąd producenci oprogramowania często wolą przejąć te dane do chmury i zapewnić użytkownikom odpowiednie wydajności danych i umieć je też dostosowywać w sposób optymalny do danych użytkowników. No i ostatni z trendów to rozwój kompetencji związanych z analityką. To jest na pewno obszar, który wiele przedsiębiorstw inwestuje, rozwija się, szkoli osoby w tym obszarze. Oczywiście to nie tylko chodzi o samomodelowanie, tworzenie danych, czy kostek jakichś analitycznych, czy kolumnowych baz danych, ale też chodzi o narzędzia i umiejętności analityczne, które pozwolą analizować, uporządkować pewne dane i wydobyć z nich istotne informacje. Także to są kompetencje. Pojawiają się chęci budowania kompetencji w kierunku stanowisk data scientists, co być może właśnie będzie też atrakcyjną częściowo, chociażby funkcją dla kontrolerów. No właśnie. O takich sześciu trendach mówi się w stricte w odniesieniu do kontrolingu, o self-service BI-u, o przejściu na urządzenia mobilne też z raportami, o samym sposobie projektowania raportów, o wizualizacji optymalnej pod kątem percepcji przez użytkownika, o mechanizmach big data, o interaktywnych wizualizacjach, mówi się o wydajności i o kompetencjach związanych z analityką biznesową. Korzyści. Korzyści. Jakie korzyści wskazywane są z wykorzystania narzędzi kontrolingowych, ich automatyzacji i tak dalej? Bo na pewno kontrolerzy dzisiaj znajdują się w takim dla siebie dość wyjątkowym położeniu. Ktoś może powiedzieć, że trudnym. Z jednej strony mamy poprawić efektywność. To jest na pewno oczekiwanie. To od razu Wam mówię z mojego też doświadczenia. Widzę, że jest oczekiwanie co do efektywności, że kontroling ma być efektywny i ma być partnerem biznesowym. Ma pomagać. Z drugiej strony oczywiście rosną koszty, jest presja produktywności wszystkiego i na pewno narzędzia i automatyzacja procesów kontrolingowych ma tutaj bardzo duże znaczenie. I takie najważniejsze korzyści związane z wykorzystaniem oprogramowania czy automatyzacji, jakie one mogą być? No na pewno uwalniamy dział kontrolingu od czynności operacyjnych. Mamy czas na te działania, które generują wartość dodaną, czyli na partnerstwo biznesowe. O tym tu jest mowa. Na pewno jest chęć pozbycia się czynności manualnych. Wiecie, że ktoś wchodzi do systemu, wyciąga dane, przekłada z Excela do Excela, poprawia, dodaje, odejmuje. To ma być zredukowane przez automatyzację. Skrócenie procesów, umożliwienie podejmowania szybszych decyzji. Czemu nie możemy wykonać analizy w trakcie spotkania z zarządem, w trakcie spotkania projektowego? Dlaczego musimy czasem rozejść się i za 3 dni przyjść z zestawieniem raportem? Na pewno o taką korzyść tu chodzi. Jedno źródło prawdy, autoryzowane do wszystkich raportów. Żeby nie było sytuacji, że różne działy przychodzą ze swoimi różnymi informacjami. To jest na pewno ważny trend. Wreszcie poprawa dokumentacji i zwiększenie bezpieczeństwa aktualizacji systemów, bo w tym sensie też tutaj jest to mowa, że automatyzacja na pewno sprawi, że to wszystko raz będzie aktualne, bardziej bezpieczne, lepiej udokumentowane i pewniejsze dla przedsiębiorstwa. I to jest moment na kolejną naszą ankietę, żebyśmy wymienili się doświadczeniami. Zaraz na czacie na pewno koleżanki włączą link. Zerkam. O, właśnie jest. Mamy część drugą. Trendy w wykorzystaniu analityki w procesach
controllingowych i najpierw o self-service BI, do tego się odnieśmy, jak wy o tym myślicie w waszych firmach i co jeśli chodzi o urządzenia mobilne, raportujecie, nie raportujecie, myślicie, co jeśli chodzi o samo projektowanie raportów, czy macie jakiś standard, może wdrażacie IBCS, ten standard, a może myślicie o tym, żeby taki standard opracowywać, co na temat wydajności myślicie i kompetencji związanych z analityką. Dalej, wypowiedzcie się na temat korzyści, jakie może dać automatyzacja i wykorzystanie oprogramowania w controllingu, tak czy nie, waszym zdaniem. Czy można tego typu korzyści zyskać, czy nie? Dajemy sobie na to 60 sekund. Najpierw ocencie, na ile te trendy wskazane w Controlling Process Model 2.0 was dotyczą, a potem wskażcie, czy korzyści z wykorzystania tych systemów uważacie, że są istotne, czy nie dla was. Dobrze, 20 sekund, ja już przejdę do ankiety z odpowiedziami, żeby zobaczyć, jak wyglądamy. 17 odpowiedzi, 18, wyślij na końcu 20, 22, 23 odpowiedzi, super, 24, ok, ruszam, najwyżej się nam zaktualizuję. W mojej firmie self-service BI, samoobsługowy. Na razie nie myślimy o takim, 40% to jest najwięcej odpowiedzi. 29, prawie 30%, że wdrożyliśmy i będziemy wdrażać w najbliższym czasie. Czyli można powiedzieć, że większość przedsiębiorstw myśli o self-service BI, bądź go ma, bądź chce wdrażać. Wreszcie urządzenie, raportowanie na urządzeniach mobilnych, zobaczmy. No, większość nie ma raportów na urządzeniach mobilnych. 38% mówi, że ma kilka, a duża część tylko jedno wskazanie, że dużo mamy raportów na urządzeniach mobilnych. Jak wyglądamy z projektowaniem raportów? Zobaczcie, że najwięcej odpowiedzi jest, że będziemy opracowywać standard. I tu od razu wam mówię, tu jest konieczna ta książka dla was, żeby opracowywać ten standard, bazując na naukowych opracowaniach i widząc wzory kontrolingowych raportów, które mogą to właśnie ułatwić. Nie mamy opracowanego standardu 10 firm. Wreszcie wydajność. Nasz system jest niewydajny. Zobaczcie, większość firm narzeka tu na brak wydajności systemu. To jest duży problem, jak musimy długo czekać na odpowiedź czy wydajność systemu. Kompetencje. Rozwijamy kompetencje analityczne. 83%. Też wszystkich zachęcam. Będą szkolenia w lipcu w wersji online. Doskonałość w projektowaniu raportów właśnie oparte na tej najnowszej pozycji ICV. Też wszystkich zachęcam do kontaktu braczego z Martą Elimer z Akademii Controllingu. Będziemy o tym mówić. I teraz o korzyściach. Na pomarańczowo tak, na niebiesko nie. Że co da automatyzacja, na pewno widzimy, że wszyscy uwolni nas, że zredukuje manualne czynności, że skróci procesy decyzyjne, no, że korzyścią jest ta jedno źródło prawdy, widzimy, że tu jednak 12% mówi, że to nie jest wcale taka korzyść i poprawa dokumentacji, bezpieczeństwa, aktualizacji, też mamy głosy, które mówią, że to może nie być do odpowiednią korzyścią. Super. Dziękuję wam bardzo za te odpowiedzi. Prześlemy je do was, żebyście mogli jeszcze na spokojnie, już w zaciszu swoich biur, domów się z tym zapoznać. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać wam najnowsze trendy w Business Intelligence.
organizuje webinary, wiemy, że Akademia Controllingu, na co ja Was zapraszam, na pewno na webinar dotyczący Advanced Controlling Business Partner. Zapraszam też wszystkich na webinary Under Control by Małgosia i Tomek. Te webinary mam przyjemność prowadzić z Małgorzatą Podskarbi, Małgosia, członek zarządu ICV Global. Podejmiemy bardzo ważny temat controllingu w startupach. Mówiłem Wam, że ta książka się ukazała. Teraz jeszcze pokażę Wam ją tu. Dzisiaj jest dostępna w sprzedaży i na czacie macie zarówno link do tego webinaru, jak i link do sklepu do tej książki. My z Małgosią odniesiemy się do controllingu w startupach. Właśnie omówimy tą całą sytuację, bazując też i na naszych doświadczeniach, i na pozycji właśnie ICV. Wszystkich Was zachęcam. To jest moment, żebyśmy w tym roku poznali tą tematykę. Co roku, przypomnę, w ICV inną tematyką się zajmujemy. Stąd teraz, żeby być na bieżąco z nami wszystkimi, żeby mieć ten know-how, rozwijać go, to jest moment na tą książkę. Jeszcze raz podkreślam, my się bardzo cieszymy, że potrafimy w tej chwili no, w zasadzie na bieżąco dostarczać know-how, który publikuje ICV w różnych językach. My go jesteśmy w stanie dostarczać w języku polskim. Cieszymy się, robimy to dla Was i mamy też dla Was specjalne ceny. Tutaj jeszcze zapraszam wszystkich na inne webinary. Dzisiaj mówiliśmy oczywiście o analityce, o controllingu w startupach 4 czerwca, chociaż mi się wydaje, że tutaj jest błąd. 4 czerwca będzie o kryzysie, będzie wynik ankiet, o którym była mowa. Ten jest przeniesiony, ale to możecie zobaczyć, bo Klaudia na czacie, na webinarze umieściła link. Tam są wszystkie webinary. Są też webinary informacyjne. Dzisiaj o 16 będziemy mówić o tym, jak zaangażować się w działalność ICV. Pogadamy sobie o grupach roboczych, żeby pokazać Wam, czym one są, jak możecie Wy zaistnieć w grupach roboczych. Pokażemy też kongresy ICV Polska. To będą takie dwa główne tematy, ale które też stanowią sedno ICV, prawda, gdzie to motto wymiany doświadczeń właśnie się realizuje. I zapraszam oczywiście też na inne webinary dotyczące właśnie chociażby czy programów Advanced Controlling Business Partner, czy jak w ogóle korzystać z ICV, jak korzystać z ICV. Jeżeli macie osoby, które chciałyby dołączyć do ICV, znacie ich, to jest dla nich webinar, zaproście ich, niech posłuchają o naszym stowarzyszeniu. Jutro otrzymacie nagranie z tego webinaru. Będzie ono do Was dostępne do końca sierpnia. Jeżeli macie swoje opinie dotyczące tego dzisiejszego webinaru, zachęcam, żeby napisać na czacie. Jest to też okazja, żeby podziękować dziewczynom i pozdrowić dziewczyny z Akademii Controllingu. Naprawdę, uwierzcie mi, dokładają bardzo wielu starań, żebyśmy tutaj efektywnie mogli się spotykać właśnie i te ankiety, które wykonują, i te wszystkie rzeczy. Także bardzo im za to również dziękuję. Come together, work together, grow together. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że były to dla Was wartościowe informacje. Pozdrawiam i do zobaczenia.